Witam wszystkich, nazywam się Paweł Lisowski, jestem właścicielem firmy Świat Supli i dzisiaj postanowiłem wyjaśnić Wam, co to jest w ogóle zakwaszenie organizmu, jakie są jego symptomy i jak sobie z nim radzić. Zakwaszenie to przede wszystkim zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej organizmu, który to prawidłowy powinien wynosić między 7,35-7,45. Zakwaszenie organizmu może być spowodowane m.in. trybem życia, otaczającym nas środowiskiem. Oczywiście chodzi tutaj o negatywne, czyli toksyny, zanieczyszczenia, złymi nawykami żywieniowymi, kondycją poszczególnych narządów wewnętrznych, gdzie na kondycję składają się te pierwsze trzy czynniki, a więc jeżeli mamy zły tryb życia, jemy źle, to i prędzej czy później nasze narządy wewnętrzne, jak wątroba, nerki i ogólny nasz stan naszego zdrowia będzie na coraz niższym poziomie. I wtedy pH naszego organizmu może ulec po prostu zaburzeniom. W momencie, kiedy zaczyna coś funkcjonować nie tak, może właśnie dojść do zaburzenia takiej równowagi kwasowo-zasadowej. Organizm, by zabezpieczyć prawidłowe działanie, transportuje znaczną część kwasów do tkanki łącznej, która pełni znaczącą rolę w naszym zdrowiu. Nadmiar tych kwasów przyczynia się do rozwoju wielu chorób, a regulować to możemy poprzez pożywienie i dostarczanie nam minerałów. Spożywanie kwasotwórczych produktów oraz niedobór minerałów powoduje gromadzenie się właśnie kwasów, co w efekcie właśnie powoduje zakwaszenie organizmu. Jakie są skutki między innymi takiego zakwaszenia, co może nam złego wywołać? Przede wszystkim będziemy chodzić bardzo zmęczeni oraz senni. Zwykłe czynności będą sprawiały nam większe trudności. My nie będziemy umieli złapać koncentracji, będziemy odkładać na później i będziemy robić częste drzemki. Dosyć częstym skutkiem zakwaszenia są wypadanie włosów oraz osłabienie paznokci. Wiele lekarzy wiąże fakt zakwaszenia organizmu z występowaniem dużej ilości chorób, m.in. nowotworami. Zakwaszony organizm pośrednio i bezpośrednio utrudnia także efekty odchudzania. To też w dietach redukcyjnych warto zadbać o to, by spożywane produkty były zasadowe oraz pić dużą ilość wody. Bardzo często dobrzy trenerzy dają także suplementy na odkwaszanie naszego organizmu. O ile tryb życia czasami nie możemy zmienić, to dość szybko możemy naprawić błędy żywieniowe, a mianowicie powinniśmy spożywać więcej produktów zasadowych. Jakie to są? Między innymi zdrowe tłuszcze, a więc orzechy i oleje roślinne, ziemniaki lub kasze jaglane, tak, też są alkaliczne, warzywa, jarmuż, brokuł, brukselka, marchew, czerwona kapusta, kalafior, czy popularna obecnie cukinia. Owoce to cytryna, grejpfrut, mango, morele, truskawki, między innymi też jabłka. A co może Ciebie zakwasić? Tutaj naprawdę już mamy dużo większe pole do popisu. Praktycznie wszystkie rzeczy przetworzone, takie jak owoce w puszce, piwo, różnego rodzaju ketchupy, sosy pomidorowe, produkty zbożowe, pomidory z puszki, słodzone soki, mięso, czarna herbata, wszystkie produkty podgrzewane w mikrofali. Często zaniedbanie diety przyczynia się do nadwagi, ale także do niedożywienia, gdyż poza spożyciem nadmiaru kalorii mamy ogromne ubytki w dostarczaniu wartości odżywczych. Przyjmuje się teraz, że praktycznie 40% ludzi otyłych cierpi na niedożywienie i wynikające z nich choroby. Spożywając duże ilości produktów zasadowych, pozbędziesz się takich dolegliwości jak m.in. bóle głowy, brak energii, ciągłe zmęczenie, powracający katar, czy chociażby częste zachorowania na grypę, czy powtarzające się skurcze mimo stosowania magnezu, te skurcze powracają. A przy okazji jeszcze poprawisz przede wszystkim swoją sylwetkę. Najprościej wstępnie zbadać sobie mocz, kupić w aptece paski i jeżeli wynik jest koło 8, oznacza to zasadowość. Ale jeżeli wynik jest poniżej 7, jest to odczyn kwaśny. Odczyn zasadowy występuje bardzo często u wegetarian, co także wiąże się z dużą
z dużymi problemami zdrowotnymi, a wysoki poziom może świadczyć o problemach m.in. z nerkami czy nadczynnością tarczycy. Natomiast z kolei niski poziom, na przykład z problemami jelitowymi, odwodnieniem, cukrzycą, może to oznaczać zwyczajnie nawet nadużywanie alkoholu. Pamiętaj jednak, że odczyn moczu nie musi być identyczny z odczynem krwi. Mocz szybko reaguje na to, co jemy. W naszym organizmie jest natomiast wiele mechanizmów regulujących pH krwi i zmienić odczyn pH krwi jest zdecydowanie trudniejszy niż mocz. To, że mamy mocz w odczynie kwaśnym, to nie oznacza, że będziemy mieli jeszcze zakwaszony organizm, ale na pewno nasze działania w tym kierunku idą. By odkwasić nasz organizm, istnieje wiele suplementów i stosowanie przy tym diety na pewno przyspieszy efekty. Należy jednak pamiętać, iż naprawdę zbawienny jest przede wszystkim wysiłek fizyczny, o którym dużo ludzi zapomina. Ale także regularna pora spania, rezygnacja z różnego rodzaju używek, jak alkohol, papierosy, kawa oraz naprawdę picie i pilnowanie picia dużej ilości wody. Pamiętajcie o regularnych badaniach krwi i moczu, a przede wszystkim dbania o siebie, bo właśnie Wy jesteście w tym przypadku najważniejsi, a inwestycja w samego siebie jest zdecydowanie najlepszą inwestycją, którą możecie uczynić. Dziękuję ślicznie. Mam nadzieję, że wyjaśniłem o zakwaszeniu wszystko, co byście chcieli wiedzieć. I śledźcie nas na kanale YouTube, czy też na naszym blogu. Będą tu teraz coraz to fajniejsze filmy, jeżeli Wam się podobało, jeżeli Wam w ogóle coś wniosło, dało jakieś informacje, to prosimy o udostępnianie. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia w następnym odcinku.